Witam, jesteś na kanale Czas Weterynarza. Jesteśmy teraz w zamku Auerbacher Schloss. Będę teraz mówił na temat szczepień kotów. Kot jest, każdy widział kota, więc nie potrzebuje kota jako rekwizytu. Zaczynamy. Pierwsze odrobaczenie wykonujemy u kotka, jeśli ma mniej więcej 2 do 5 tygodni. Potem należy powtórzyć to za 2 tygodnie. Następnie robi się to co miesiąc do mniej więcej pół roku życia, a potem raz na 3 miesiące. Oczywiście najlepiej by było wykonywać badanie kału, bo w tym momencie będziemy wiedzieć, czy nasz kotek jest rzeczywiście zarobaczony, ale jeśli tego nie chcemy, to raz na 3 miesiące. Chyba że kot łowi myszy, to w tym momencie możemy raz na miesiąc kota tak sobie odrobaczyć. Przychodzi kot do gabinetu w wieku 8-9 tygodni. Trzeba go zaszczepić raz na kalicywirozę, panokopenię i herpeswirozę. Są to takie choroby zakaźne, które są bardzo zaraźliwe u kotów. Panokopenia oczywiście jest najgorsza, bo najwięcej kotów na to umiera. Kolejne szczepienie na te same choroby wykonuje się 3-4 tygodnie później, a następne 3-4 tygodnie później. Potem wykonuje się takie szczepienie za rok, a następne co 2 lub 3 lata. Takie są rozporządzenia i tak należy szczepić przeciwko tym chorobom. Warto też zaszczepić kota przeciwko wściekliźnie, ponieważ koty także przenoszą wściekliznę. Może na przykład wystąpić taka sytuacja, że nietoperz, który przenosi wściekliznę, wleci do domu i kot na niego upoluje, a tego się na przykład nie będziemy spodziewać. Koty mogą się zarazić od lisa, jeśli to jest kot wychodzący, albo od kuny. Natomiast myszy i szczury nie przenoszą wściekliznę. Także jeśli kot upoluje jakąś myszkę, to proszę się nie bać, bo na pewno się od niej nie zarazi. Jeśli kot jest wychodzący, warto sobie go zaszczepić przeciwko wściekliźnie mniej więcej co 2-3 lata. W Polsce oczywiście nie ma obowiązku, ale warto to zrobić dla własnego bezpieczeństwa. Koty możemy także zaszczepić przeciwko białaczce. Jest dokładnie taki sam schemat jak przy tych chorobach jak kalicywiroza, herpeswiroza i panokopenia. Dokładnie się je wykonuje w taki sam sposób. Oczywiście po szczepieniu mogą wyniknąć jakieś powikłania. Najczęściej to jest jakaś podniesiona temperatura, ewentualnie odczyn w miejscu ukłucia. Ewentualnie no, czasami się robią mięsaki. No, mi się nie zdarzyło, żeby jakiś mięsek był, ale z tego co wiem, od czasu do czasu się zdarza. Jeśli tak delikatny guzek się pod skórą zrobi, to on zniknie do miesiąca, więc tym bym się nie martwił. No chyba że wystąpi jakaś reakcja anafilaktyczna, że kot na przykład będzie tracił przytomność, to należy udać się szybko do gabinetu. Szczepienia na pewno jest lepiej szczepić niż nie szczepić. Trafia kot do gabinetu w wieku powyżej 16 tygodni, to szczepimy go raz, potem za miesiąc go szczepimy drugi raz. Następnie szczepimy go po roku i następnie co 2 i co 3 lata. Przeciwwskazaniem do szczepienia jest to, że jeśli kotka jest w ciąży, jeśli oczywiście kot jest za młody i przede wszystkim szczepimy zwierzęta zdrowe, także nie może na nic chorować innego. Tylko ma być kotek zdrowy, zdrowiutki, przychodzi do gabinetu i w tym momencie go szczepimy i najprawdopodobniej nic się nie stanie po tym szczepieniu. Także proszę się nie obawiać, szczepienia są jak najbardziej w porządku. Czy podczas zabiegu sterylizacji można zaszczepić kota? Otóż odpowiedź brzmi nie. Dlatego trzeba się umówić drugi raz na wizytę, ponieważ podczas zabiegu zawsze jakaś tam minimalnie odporność spada i no w tym momencie możemy raz, że organizm inaczej reaguje na szczepienie, więc odporność przeciwko tym chorobom się tak fajnie nie wytworzy, a dwa, że no podczas zabiegu jakby no organizm troszkę jest osłabiony, prawda? Więc trzeba to rozdzielić. Dwie wizyty. Zabieg i szczepienia. Najlepiej zaszczepić kota 2 tygodnie po wykonanym zabiegu, żeby to wszystko się ładnie zagoiło i żeby tam nie było żadnego stanu zapalnego. Czasami się zdarza tak, że część ludzi chce od razu odrobaczyć i zaszczepić kota jednocześnie. To raczej odradzam, ponieważ dużo kotów jest takich malutkich, mocno zarobaczonych, dlatego najlepiej by było pierwsze odrobaczyć, poczekać mniej więcej tydzień, 2 tygodnie i w tym momencie dopiero zaszczepić. Jeśli znajdziemy sobie kotka na ulicy, to należy go zabrać do lekarza weterynarii. On zapewne pierwsze go zbada, czy w ogóle się nadaje do odrobaczania. Jeśli on nie będzie wykazywał innych objawów chorobowych, to pewnie, zapewne go odrobaczy. Potem za jakiś czas pewnie go zaszczepi. Także pamiętajcie, pierwsze odrobaczanie, potem jakiś czas musi minąć i potem dopiero szczepienie. Z tego też powodu, że po odrobaczaniu koty mogą się czuć fatalnie, jeśli są zarobaczone. Bo w tym momencie dochodzi do tego, że te robaki są zabijane i one wydzielają toksyny i to stricte nie leki zabijają zwierzaki i powodują to na przykład, że kot się czuje fatalnie, tylko te robaki, które po prostu wydzielają toksyny. To one zatruwają kot. Jesteśmy na zamku Auerbacher Schloss. Zaczęli go budować w 1222 i tutaj widać, że też mieli joreczki.